Drodzy panowie, to co chcę wam dzisiaj powiedzieć, zbulwersuje niejednego. Ale po wielu, wielu latach kontaktów z różnymi kobietami, ze świętymi, z uczciwymi, z matkami Polkami, z zakochanymi kobietami po uszy, doszedłem do zupełnie zaskakującego dla mnie wniosku. Ja wolę być z kobietą nieuczciwą niż z kobietą głupią. Ja wiem, że dla wielu z was jest to przerażające, żeby być z kobietą nieuczciwą. Nie tak przerażające, jak być z kobietą głupią. No bo wiadomo, że w większości, drodzy panowie, uważacie, że te kobiety nie mają rozumu w nadmiarze i że nie potrafią nawet korzystać z tego, co mają, a że dużo nie mają, to lepiej, jeżeli kobieta za mądra nie jest. Ja natomiast doszedłem do wniosku, że nie ma nic gorszego, jak być z kobietą głupią. A jeszcze na dodatek z taką głupią, która nie dość, że ma niewiele rozumu, to z niego nie korzysta. Natomiast dużo lepsze jest być z kobietą nieuczciwą, a mądrą, bo kobieta nieuczciwa, a mądra, to daje facetowi wrażenie, że on jest podziwiany, kochany, szanowany, uwielbiany i w tym wrażeniu można przeżyć wiele, wiele lat, rozkoszując się, kim to się nie jest. Natomiast jak kobieta jest głupia, to mówi facetowi wprost, głupi jesteś, no, tępy jesteś, lub mówi mu na przykład, prostak jesteś, lub mówi mu na przykład, jesteś taki sam jak mamusia, wrodziłeś się w mamusie. Natomiast kobieta mądra nigdy nie przyrówna faceta do mamusi, choćby nie wiem, jak był do mamusi podobny. I dlatego, kochani, do mnie dotarło do mnie z całą mocą i siłą tego twierdzenia, że dużo lepiej jest być z kobietą nieuczciwą, która człowieka latami potrafi wznosić na wyżyny, dowartościowywać, a potem ewentualnie kopnąć w 4 litery i pójść w siną dal. Ale przynajmniej człowiek latami czuje się szczęśliwy z kobietą nieuczciwą, niż dużo szczęśliwszy z kobietą nieuczciwą, niż z kobietą głupią. I dlatego, drodzy panowie, proponuję wam, żebyście przede wszystkim szukali kobiet mądrych. I to wcale nie jest ważne, żeby ta kobieta, jak już jest mądra, żeby była uczciwa. Ważne, żebyście omijali szerokim łukiem kobiety głupie. Bo to nie daje ani krzty szczęścia, ani krzty radości. No i nie powoduje, że się czuje się jak mężczyźni. Dlatego czujcie się mężczyznami i wybierajcie cudowne, wspaniałe kobiety, nie zwracając uwagi na to, czy są uczciwe, bo każda kobieta jest uczciwa w stosunku do siebie samej.